Pokój dobro. Pokój dobro. My dzisiaj w towarzystwie takiej książeczki. Taka podręczna. W ogóle wam będziemy ją reklamować do końca świata i tyle. I my nie będziemy tam nic dłużej. Słuchajcie, ponieważ w tej książce to jest takie kompendium, pigułka, nie wiem jak to powiedzieć. Mała ta pigułka. Kondensacja, esencja naszej wiary. To są i dokumenty Kościoła, i Pismo Święte. No jakby w jednej książce odnośnie najważniejszych rzeczy. Teraz jak już kupcie w ogóle tę książkę. Ona jest też online dostępna. Też jest online dostępna, chociaż ja lubię tak pogrzebać, tak trochę kartki podotykać. I no. Żebyście mogli jakby poczytać w ogóle o nauczaniu Kościoła, to się do tego katechizm doskonale nadaje. Jak ktoś nie chce wertować teraz Pisma Świętego, gdzie, co, jak, na temat sakramentów na przykład, na temat, nie wiem, święceń, celibatu, słuchajcie, na temat małżeństwa, rodziny. Mnóstwo rzeczy. No to wtedy bierze... O modlitwie się dużo dowiecie, w ogóle o Bogu jako takim. O Kościele, o wierze, o strukturze Kościoła także. O powołaniu o człowieka, zadaniach, o grzechu. No. Dobra jest ta książka, sensacyjna. Dobra. I teraz dzisiaj się będzie w oparciu... Taka podpora. Podpora, no. Dzisiaj chwileczkę zatrzymamy się nad pewnym zamysłem Pana Boga, nad małżeństwem. Ja kiedyś spotkałem się z takim pytaniem, ono mnie zadziwiło, tak powiem, taki, można powiedzieć, fundament problemu mnie zadziwił, a z tego oczywiście no rosną kolejne pytania i wątpliwości. Skąd wiemy, że małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety jest zaplanowany przez Pana Boga? Czy to teraz tutaj ktoś coś nie kombinuje? Czy naprawdę możemy mieć pewność, że małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety i tylko i wyłącznie mężczyzny i kobiety jest chciane i zaplanowane przez Boga? No. Albo inaczej postawić pytanie można, czy rzeczywiście z woli Boga jest to, że rodzina, małżeństwo to ma być związek mężczyzny i kobiety? Tak. Tak. Czy sobie tego Kościół nie wymyślił na przestrzeni wieków, albo księża to sobie wymyślili, żeby mieć władzę nad ludźmi, jak to czasami słyszę od niektórych. No. Ale słuchajcie... Nie no, bo pytanie zasadne. Tak, jest pewno kilka argumentów. Tutaj ojciec pewno zaraz tutaj nam przeczyta z katechizmu, ale ja sobie tak pomyślałem zdroworozsądkowo. Może nie wiem, czy mam zdrowy rozsądek, ale tak postarałem się do tego podejść w ten sposób. A mianowicie Bóg jest dawcą życia i Bóg jest promotorem życia. Po prostu Bóg cały czas troszczy się o życie, ale po prostu nie ma... Nie wiem, może tutaj mnie wyprowadzicie z równowagi, jeżeli tak, to chętnie gdzieś tam poczytam, ale nie ma chyba możliwości wśród ludzi, żeby zaistniało życie bez pierwiastka męskiego i żeńskiego. Jakkolwiek by to połączenie miało nastąpić, w jakichkolwiek okolicznościach, czy nawet laboratoryjnych, ale musi być chyba ten pierwiastek męski i żeński. No, to byśmy powiedzieli, że w ogóle generalnie z porządku rzeczy tak, byśmy powiedzieli, z porządku natury. I skoro tak, to Bóg właśnie w ten sposób stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, żeby się nawzajem obdarowywali miłością i żeby owocem tej miłości było kolejne życie. Tak, mało tego, żeby się wzajemnie uzupełniali. Nie? Tak, Zresztą to jest ciekawe, mamy w Księdze Rodzaju dwa opisy stworzenia człowieka. Pierwszy to jest ten, gdzie jest... kobieta stworzona z żebra Adama i tam pojawia nam się hebrajski ish i bardzo podobnie słówko isha. Ish i isha. Czyli, że mężczyzna i kobieta są sobie równi. Adam patrzy na świat stworzony, nie widzi nikogo sobie równego, patrzy na kobietę stworzoną z jego żebra, mówi, ta jest kością z moich kości, nie? To jest moje ciało. I tam jest ten sam rdzeń. Ish i isha, czyli mężczyzna i kobieta są sobie równi i mają tworzyć jedność. Ale mamy jeszcze inny opis w Księdze Rodzaju, który rzuca nam jeszcze dodatkowe światło na człowieka. To jest opis, gdzie Pan Bóg stwarza człowieka i używa tam autor natchnienia dwóch słów, zakar i nekewa, czyli stwarza człowieka jako postać, istotę o płci męskiej i stwarza człowieka jako postać, istotę o płci żeńskiej. I zaraz jest dodatek, stworzył ich obu, na obraz i podobieństwo swoje tam i stworzył. Ja teraz parafrazując, zerknijcie do Księgi Rodzaju. Pokazuje nam to, że ta komplementarność właśnie mężczyzny i kobiety, możemy powiedzieć, że to małżeństwo, które z zamysłu Pana Boga jest chciane, pożądane, zaplanowane, jest najpełniejszym obrazem miłości
Pana Boga, bo jest, Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, on przekracza. On jest pełnią. Oczywiście te argumenty, które z niektórymi się tam potem mierzymy w dyskusjach, to jest to, że w małżeństwach jest tak. Ja rozumiem, że ktoś może wykrzywiać ten obraz. Ja rozumiem, że ktoś może nie spełniać, nie realizować siebie jako człowiek kochający, prawda, w związku i może być taka sytuacja, że sam fakt, że jestem mężczyzną i sam fakt, że jestem kobietą, to nie gwarantuje, że moja relacja do drugiego człowieka będzie relacją miłości. Można się bardzo takim lapidarnym porównaniem posłużyć. To, że są wypadki drogowe, to nie oznacza, że trzeba pozamykać wszystkie ulice, zwijać asfalt, prawda? I z drugiej strony nie każdy, kto otrzymuje prawo jazdy, jest gwarancją bezpiecznej jazdy. Tak, aczkolwiek dojrzała miłość męska i dojrzała miłość żeńska w małżeństwie, w komplementarności swojej z całymi różnicami, wzajemnym uzupełnianiem się, tak jak nam Słowo Boże mówi, jest najpełniejszym obrazem miłości Boga do człowieka. I tu bym chciał wam taki fragmencik przeczytać. Tu mamy właśnie o sakramencie małżeństwa. Tu musicie sporo poczytać w katechizmie. To zaczyna się od 16.01, ale ja tu przeczytam już takie małą kondensację, 16.05. Tak tutaj nam katechizm podpowiada, generalnie reasumuje nam to biblijne nauczanie. Pismo Święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. Bóg daje mu niewiastę, ciało z jego ciała, to znaczy istotę równą mu i bliską, jako pomoc przychodzącą od Pana. Nie jako służącą, tylko Bóg mu udziela pomocy, która przychodzi od Pana. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. I to już jest w Księdze Rodzaju. Dalej. Jezus wskazuje, że oznacza to nienaruszalną jedność ich życia, przypominając, jaki był na początku pomysł, zamysł Stwórcy. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Opuszcza ojca i matkę i to kojarzycie, stają się. No musimy wyjść z jakichś założeń tutaj. No jest prawo Boże, którego my po prostu nie możemy ruszyć. Kropka. No. Prawo Boże, tego nie możemy ruszyć. No. Widzimy również to, co ojciec tu mówił wcześniej, odzwierciedlenie w prawie naturalnym, że dla istnienia społeczności konieczne jest to, aby spotkały się ze sobą dwa pierwiastki męskie i żeńskie, aby zaistniało życie. To jest wymóg konieczny, byśmy widzieli, nie? To musimy przyjąć, że jest to, że tak to jest, że małżeństwo to jest to związek mężczyzny i kobiety z zamysłu Pana Boga jako związek zaplanowany, chciany, kochany i preferowany też. A Chrystus jeszcze, że tak powiem, szczególnie błogosławi ten związek mężczyzny i kobiety, podnosi go do rangi sakramentu, dlatego my oprócz tego naturalnego związku mężczyzny i kobiety, który jest od samego początku zamysłu Bożego, otrzymujemy dodatkową łaskę, dodatkową pomoc, żeby realizować te zadania, które wypływają z małżeństwa, więc otrzymujemy sakrament, czyli łaskę. Tak. No i oczywiście, jak macie jakieś pytania, cokolwiek, to piszcie do nas też, nie tylko w komentarzach, ale także do nas bez sloganu mapa.net. No a tutaj oczywiście resztę wszystko tam już wiecie, nie? Dobra. Pokój dobry.